Witajcie. No, po wielu dniach zamknięcia zostałem zmuszony do wyjścia na dwór. Kurier akurat paczuszkę przywiózł, no i wymagają, żeby zejść, wyjść na dwór, żeby przekazać ją na powietrzu. Co tu mamy? Satan Fruit. No, nazwa taka trochę dwuznaczna. Zauważcie, że to jest Satan, nie Satan. A jest to jedzenie wegetariańskie, a nawet nie wegetariańskie, tylko wegańskie podróbki mięsa. Powinna być tutaj kiełbasa, bekon i tak dalej. Zobaczymy, co to wszystko warte. Kolega, chyba to było 25 marca, mnie namówił. Jak widać, chwilę to trwało. 8, czyli wczoraj, potwierdzenie wysłali, że paczuszkę pakują, że wychodzi kurierem. I oto dzisiaj jest. Zaraz ją bezpiecznie rozpakujemy, zdezynfekujemy zawartość, czyli potraktujemy torebki wodą z detergentem i potem możemy się zająć poprawnym sprawdzaniem smaku. No, naprawdę dobrze zapakowane w takiej torebce zgrzanej jeszcze. To chyba są te ekologiczne, skrobiowe chrupki, żeby nam zawartość nie latała. Niemniej jednak wyciągamy to i ląduje w zlewie. Trzeba obmyć detergentem zewnętrzne opakowanie, żeby nic na nim nie zostało. No i jeszcze paragon, 111 zł za... Ile tu jest? 6 razy 300 gram i chyba 300 było w gratisie, którego nie ma na paragonie, czy to już jest z tym gratisem? No tak, 6 razy 300 to jest 95 zł plus dostawa 16, łącznie 111 zł za całkiem sporo jedzenia. Paczuszka i ręce powolnie umyte. No, paczuszka, myślałem, wezgrzana. Tu mamy takie nacięcia do odrywania, a tu mamy takie połączenie strunowe, także wygląda, że nie jest zgrzana, wystarczy ją po prostu otworzyć. Proszę bardzo, zastanawiam się, czy to opakowanie też należy by umyć. Z tego co na stronie było widać, pakuję wszystko w rękawiczkach, maseczkach, więc chyba możemy sobie darować. Ale założenia założeniami, jak to mówił w Stanach mój nauczyciel od angielskiego, never assume as you're making ass out of you and me. Więc mimo wszystko wrzucimy to też do zlewu i te opakowania umyjemy. Także zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 mamy rachunek za 6 sztuk, a 7 mamy w gratisie. 7 razy 300 gram, 2 kg. 100 gram za 111 zł razem z wysyłką. Także całkiem korzystnie. W Stanach w Walmart za to musielibyśmy zapłacić dużo, dużo więcej. Tam 16 uncji kosztuje jakieś 15 dolarów z kawałkiem, a 16 uncji to jest 440 gram, z tego co pamiętam. Także przemnóżmy to sobie razy 5. Tak, 5. 5 razy 15, 16 dolarów, 50, 60 razy 4, 250 zł. A tutaj zapłaciliśmy 100, czyli 2,5 raza więcej trzeba byłoby za coś podobnego zapłacić w Stanach. Nawet nie za coś podobnego, a za czysty Satan, który jeszcze musielibyśmy odpowiednio przerobić,
żeby udawał produkty takie, jak mamy tutaj. No dobra, także w komplecie mamy tutaj jałowcową, paprykową, kiełbasę białą, czyli teoretycznie idealna do żurku na święta, boczek, karkówka, pieczeń ze śliwką i czosnkiem oraz kebab. Tak się zastanawiam, czy to wszystko otwierać, czy nie lepiej byłoby jednak część zamrozić na święta, przechowywać w warunkach chłodniczych 4-8 stopni, spożyć w ciągu 1-2 dni od otwarcia. Wszystkie nasze produkty można mrozić. Produkt należy usmażyć przed spożyciem, wtedy smakuje najlepiej. No chyba, że otworzymy po prostu tylko boczek jako najbardziej reprezentatywny smaku mięsa i może tą jałowcową. Resztę jednak zamrozimy. Jak jest ładnie próżniowo zapakowana, to na pewno będzie w ten sposób się lepiej przechowywało. No nie pachnie źle. I boczek też całkiem fajny. I nawet z grubsza przypomina bekon, chociaż bardziej mielonkę. Natomiast jałowcowa, no troszkę jak na mój gust za drobna faktura, no ale zobaczmy, jak to wszystko smakuje. Ni cholery, bo czego nie przypomina. Ciężko powiedzieć, co to przypomina. Nie jest złe, ale jak ktoś lubi boczek, jednak się rozczaruje. Zobaczmy jeszcze jałowcową. Też nie przypomina jałowcowej. Za mokra. No tak jakby trociny miały w środku. Jednak to nie jest to. Jak ktoś jest mięsożercą, to jednak od razu wykryje, że to substytut. No, ale mimo wszystko zjadliwe. Jakby przy najbliższej okazji przetestujemy jeszcze inne produkty, ale biorąc pod uwagę te, raczej szału nie będzie. No, ale może jeszcze dla celów porównawczych zróbmy test smakowy przez niezależnego eksperta. Zaproszę syna. Tymon, chcesz spróbować wege żarcia? Chodź na dół. Niespodzianka. Co tam zrobiłeś? Bekon i jałowcowa. Mięso nie smakuje w ogóle. Nie smakuje mięso? Mhm. Ty to jadłeś? Tak. I co? No i nie smakuje mięso. No. Nawet obok mięsa nie leżało. Jeszcze spróbuj jałowcową. No. Takie gumowate. Mhm. Także jak widzicie, niezależny test potwierdza, że do mięsa niepodobne, niemniej jednak zjadliwe, przynajmniej jak sernie smakuje, nie? Mhm. Ale też takie świetnie. No także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce. No trzeba przegryźć prawdziwym mięsem. Dzięki.
Berlinki. Lepsza.